Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na kanale Kulturmaniak. Dzisiaj zrecenzuję dla Was pierwszy odcinek nowego serialu Marvela Miss Marvel. Jest on dostępny oczywiście na platformie Disney+, a Wy w Polsce będziecie mogli już zobaczyć ten odcinek we wtorek 14 czerwca, czyli w ten najbliższy wtorek. I po kilku w zasadzie serialach będących kontynuacją znanych nam wątków ze znanymi nam superbohaterami przyszedł czas na zupełnie nowych i wprowadzenie zupełnie nowego bohatera w tak bardzo rozwinięty świat, jakim jest kinowe uniwersum Marvela, zawsze budziło pewne ryzyko, zwłaszcza w momencie, kiedy po pierwsze nie towarzyszył mu żaden znany nam wcześniej superbohater, po drugie tu już nawet nie chodzi o sympatię ewentualną widzów, ale też o to, że geneza superbohatera to jest pewien proces, który jest zazwyczaj bardzo powtarzalny. No i wprowadzenie takiego nowego superbohatera może widownie kinowego uniwersum Marvela, które jest już na dość zaawansowanym stopniu wdrożenia, troszeczkę przerazić, może znudzić. I Moon Knight pokazał nam genezę od zupełnie innej strony, przez co nie było to w żadnym stopniu nużące, a bardzo ożywcze doświadczenie. No i pytanie, czy Miss Marvel robi to podobnie? Otóż odpowiedź brzmi tak, ale czy będzie to dla każdego z Was satysfakcjonujące rozwiązanie? Oj, tego niestety na ten moment nie wiem, bo z jednej strony mamy tutaj zupełnie nowe, nigdy wcześniej na tak wielką skalę nie pokazane podejście do kina superbohaterskiego. No i to daje nam jasny sygnał, że tego typu serie mogą nas czymś jeszcze zaskoczyć i może to być dla nas nadal coś nowego, kompletnie niepowtarzalnego. No i ten pierwszy odcinek Miss Marvel taki właśnie jest. Jest jedynym idealnym w zasadzie dowodem na to, że rozwój w tego typu produkcjach nadal jest możliwy, no i może oferować nam zupełnie nowe doznania. Więc jeżeli jesteście takimi typowymi, zagorzałymi fanami akcji, science fiction, no i oczekujecie po pierwszym odcinku wielkiego blockbustera pełną gębą, no to niestety zawiedziecie się, bo próg wejścia w tą nową serię będzie dla Was ciężki, być może nawet bolesny, aczkolwiek na końcu powinniście być jednak usatysfakcjonowani. Natomiast jeżeli chcecie dostać coś odmiennego, ale powiedzmy, że równie atrakcyjnego, no to myślę, że będziecie w niebo wzięci, bo mnie się akurat ten odcinek bardzo spodobał. I wiem, że wielu z Was po tym pierwszym zwiastunie miało wątpliwości. Ja sam miałem wątpliwości, czy nie będzie to historia skierowana typowo do nastolatków, bo jednak mamy tutaj dziewczynę, która chodzi jeszcze do szkoły. No i ma takie, wiecie, takie typowe problemy związane z jej wiekiem. No, od początku ja osobiście wiedziałem, że skoro to jedna z najbardziej ulubionych komiksowych postaci, no i do tego odpowiada za tą produkcję samo Marvel Studios, no to, że nie ma takiej opcji, żeby to była prawda. No i nie pomyliłem się akurat w tym aspekcie. Kamala jest postacią, której w zasadzie nie można nie lubić. Jest wielką fanką Kapitan Marvel i w samym serialu mamy w zasadzie setki odniesień i easter eggów związanych z MCU, więc jest to dość ciekawa sprawa i akurat to mi się bardzo spodobało. Co więcej, ucieka ona jak każdy z nas w świat fantazji i wiecie, to jest pokazane w taki sposób, że mamy takie chmurki, takie różne animacje i to jest wplecione w ten świat. Nawet jak ona gdzieś tam odpowiada na SMS-y, to mamy różnego rodzaju restauracje, budynki, napisy, billboardy, które odpowiadają za jej odczucia i to, co ona chce napisać, czy napisała. Jest to tak fajnie skonfigurowane, że z jednej strony to jest takie dowcipne, bardzo fajne, z drugiej strony mamy pokazany ten cały świat i w tym świecie mamy ukazane te poszczególne elementy związane z animacją, które mają wyrażać jej fantazję. Więc jest to wymyślone naprawdę bardzo nowatorsko i jak na produkcję Marvela widzimy coś takiego po raz pierwszy. Oczywiście dziewczyna ma również swoje takie problemy dnia codziennego i jest mega sympatyczna, więc od samego początku bardzo łatwo jest się z nią utożsamić i jej kibicować w jej dążeniach, w osiąganiu przez nią pewnych
celów. Cały ten odcinek przypomina mi trochę taką komedię obyczajową, wiecie, taka każda w zasadzie geneza do tej pory bohatera w MCU, ale nie trwa to 15 do 20 minut, bo jednak nie jest to film, tylko seria, ale może to rozwinąć skrzydła i możemy faktycznie lepiej poznać i tą postać, i jej środowisko, w którym się otacza. Oczywiście, tak jak mówiłem, no, ogląda się to bardzo przyjemnie, z wielkim uśmiechem na ustach, z takim dowcipem nawet, bo jest to bardzo fajnie tutaj obmyślone. I jest to jedna z niewielu postaci, która tak naprawdę według mnie zasługuje na to, żeby stać się tą superbohaterką i dostać te mocy. I wiecie, w istocie w zasadzie w tym odcinku to się rzeczywiście dzieje gdzieś tam pod koniec. Wszelkie gagi, sytuacje, relacje między bohaterami są tak fajnie tutaj wymyślone przez twórców i uwypuklone. Przykładowo mamy taką scenę, w której Kamala chce jechać na Avengers.com i to jest tak, no taki podobna impreza do, powiedzmy, naszego Comic-Conu, prawda? Mają tam konkurs cosplay i ona chce być przebrana za Kapitan Marvel, no a rodzice chcą, żeby poszła razem z tatą i oboje będą przebrani za Hulka, na co mamy tutaj niezadowolenie Kamali i to jest bardzo taka śmieszna sytuacja, jak jeszcze ten tata wychodzi jako ten Hulk z takim pełnym zaangażowaniem i tam, nie wiem, mówi Hulk zmiażdżyć czy coś takiego, ale jest to bardzo komicznie, bardzo zabawnie pokazane. No, albo scena, gdy Kamala ma w głowie bardzo sprytny plan, który jest w istocie idealny, jak zawsze sobie obmyślamy plan, to przecież jest idealny, prawda, w teorii. A później rzeczywistość go weryfikuje i nie wychodzi on już tak idealnie, jak główna bohaterka by chciała. I to jest takie bardzo życiowe, bardzo dowcipne. Bardzo fajnie też pokazuje dystans też twórców do tej postaci. No i te wszystkie elementy też powodują to, że jest to z jednej strony bardzo taka familijna, bardzo radosna, bardzo taka neonowa też wręcz produkcja, bo mamy te wszystkie kolorki. Jest to bardzo taka kolorowa produkcja i bardzo fajnie się w związku z tym też to ogląda. A z drugiej strony taki dojrzały fan MCU również znajdzie tutaj, myślę, coś dla siebie, a scena po napisach tylko podsyca nam tą obietnicę, więc jak najbardziej tutaj polecam. Podsumowując, odcinek pierwszy Miss Marvel to wbrew wcześniejszym obawom bardzo solidny, nowatorski i ciekawy sposób pokazania genezy superbohatera, dając nam też trochę wglądu w to, jak normalni ludzie w świecie Marvela postrzegają superbohaterów. Mamy możliwość też po raz pierwszy zobaczyć to z takiej perspektywy. No i jak najbardziej, moim zdaniem, warto to ujrzeć właśnie z takiej strony. Ja oceniam osobiście ten odcinek bardzo wysoko. Daję 9 na 10. No nie chcę dawać dziesiątki, ponieważ nie jest to nic, co by mnie na tyle zaskoczyło, na tyle ucieszyło, na tyle, wiecie, sprawiło, żebym miał jakieś, nie wiem, ciarki na plecach, żebym dał dziesiątkę. No też oczekiwałem troszeczkę więcej akcji, mówiąc szczerze, na koniec jakiegoś takiego clickbaitu, którego nie dostałem, no bo wiadomo, że ona w końcu to Miss Marvel w końcu kiedyś zostanie. No ale biorąc pod uwagę, że Kamala właśnie pomału zmienia nam się w Miss Marvel, to obiecuję sobie więcej po kolejnych odcinkach. I nawet nie przeszkadza fakt, że moce głównej bohaterki zostały trochę zmienione względem komiksowego odpowiednika, bo te jej pierwotne moce to była trochę taka elastyna z I nie ma mocnych, a tutaj ona bardziej operuje czymś w rodzaju, nie wiem, jak oglądaliście Zieloną Latarnię od DC, tą z Reynoldsem, jeszcze ten film, nie wiem, czy kojarzycie, to miał takie moce, że on potrafił tak jakby zmaterializować tym pierścieniem jakąś taką pięść, taką rękę, coś takiego. Różne rzeczy tam potrafi wyczyniać, ale to nieważne. A ona ma takie jakby kryształki w ręce i ona tymi kryształkami potrafi tak jakby kreować pewne rzeczy.
No tak na razie to wygląda i po zwiastunach i po tym pierwszym odcinku, jak to będzie dalej wyglądać, to nie mam pojęcia, to pewnie sobie zobaczymy. I nawet jeżeli nie byliście przekonani do tej serii tak pierwotnie, no to myślę, że warto dać jej szansę osobiście według mnie, bo z całą pewnością miło was zaskoczy swoją taką odmiennością, a jednocześnie też konsekwentnym dążeniem do tego, żeby pokazać nam genezę bohaterki w sposób, na jaki ona zasługuje, prawda? Bo też ta geneza nie może być za każdym razem taka, wiecie, taka generyczna, taka sama jak w pozostałych filmach Marvela, tylko musimy iść jednak trochę, może nawet nie z duchem czasu, ale powinniśmy wymyślać nowe rozwiązania, żeby też publika mogła być bardziej usatysfakcjonowana i zadowolona, tym bardziej, że oni zarabiają na tych produkcjach kupę kasy, więc powinni się naprawdę starać, żeby to nadal działało i nadal nas pasjonowało. Dobrze, z mojej strony to na ten moment wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej recenzji na kanale już wkrótce. Cześć!